Jeżeli szukasz projektu z bardzo, bardzo dobrym potencjałem na przyszłość, który może dać naprawdę bardzo dużo zarobić, to bardzo dobrze trafiłeś, bo dzisiaj właśnie będę opowiadał o tokenie, który całkiem niedawno powstał, a ma bardzo świetlaną przyszłość przed sobą. Zapraszam. Crypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. I dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem projektu, który ma swój token, i ten token ma bardzo duży potencjał na wzrosty w bardzo krótkim czasie. Projekt się bardzo mocno rozwija i chciałbym się z Wami tym podzielić. Ostatnio byłem na konferencji, gdzie usłyszałem o tym tokenie, wcześniej też o tym nie wiedziałem, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to nowy token. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, zobaczmy, jak. Wygląda sytuacja na rynku i Bitcoin kosztuje dzisiaj 43101 dolarów i jest na lekko ponad 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. No i oczywiście większość altcoinów również jest na minusie, co mnie bardzo dziwi. ETH jest na minusie ponad 6%, bardzo mocno odbiegło od Bitcoina, jest dużo większy spadek, gdzie na przykład Ada. Jest na prawie 1,65, prawie 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Także widzimy, że tak czy owak wszystko jest praktycznie na minusie. Weźmy sobie na coinmarketcap.com, zobaczmy jak wygląda sprawa. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, to praktycznie większość projektów dało duże straty po 18, 20, 30%. Sam Bitcoin przyniósł straty rzędu 10% w ciągu ostatnich 7 dni. Dominacja Bitcoina na dzień dzisiejszy wynosi 42,6%. I jak widzimy, od początku tego roku mamy cały czas trend spadkowy tej dominacji. Były lekkie wzloty, ale wiadomo, że wykres nie idzie pionowo w dół. Za to ETH cały czas tą dominację powiększa, tak jak mówiłem o filmie ETH. Że ta dominacja będzie się zwiększać. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś mojego filmu na temat najnowszej aktualizacji ETH, to zapraszam Cię do obejrzenia. Nic więcej dzisiaj na temat rynku nie będę opowiadał, bo nie mogę się doczekać, aż przedstawię Wam projekt, o którym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj, odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych to na naszym kanale znajdziesz instrukcję jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Od razu uprzedzam żebyście się nie wystraszyli tylko obejrzeli ten odcinek do końca bo jest naprawdę bardzo ciekawie i prawdopodobnie będziemy mieli następcę największej polskiej giełdy kryptowalut czyli BitBaya który już oczywiście nie jest polski i musimy wyznaczyć w Polsce nowego króla i wydaje mi się a nawet jestem przekonany że Kanga Exchange oferuje dużo 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 więcej niż BitBay. I ja już z Bitbeya dawno nie korzystam, a z Kangi zacząłem korzystać już jakiś czas temu. Po pierwsze, nie wymaga KYC. Możecie robić dowolne transakcje bez KYC. Po drugie, oferuje bardzo dużo rzeczy innych, użytecznych, o których zaraz Wam opowiem. Jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Kanga Exchange, to w miejscu na opis pod tym filmem zostawię Wam link referencyjny. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to załóż sobie konto z linku referencyjnego bo wydaje mi się, że warto będzie robić zakupy na tej właśnie giełdzie. Zobaczmy na ich stronę internetową. Pierwsze co widzimy oczywiście kup i sprzedaj kryptowaluty. Jak sami twórcy giełdy Kanga Exchange mówią, że Kanga to nie jest tylko giełda. Jest to szereg narzędzi stacjonarnych i niestacjonarnych, które umożliwiają nam mniej lub bardziej anonimowe zakupy, czy też sprzedaż kryptowalut, jak i również dochód pasywny, o czym też powiem później. Weźmy sobie trochę niżej. Tutaj mamy oczywiście cztery główne użyteczności, cztery główne cechy tej giełdy i jest to KNG Token przyszłości, jak sami nazywają twórcy tej giełdy ich token. Następnie jest Kantor, później jest Swap oraz POS. O wszystkim opowiem po kolei, ale najpierw przebrnijmy przez ich stronę. Następnie widzimy oczywiście kursy kryptowalut. Jeżeli nie wiecie, co to jest PLN z takim kółeczkiem, no to mogę Wam powiedzieć, że to jest kryptowaluta stablecoin do polskiej złotówki. Nazywa się PLN omega i uwaga, to jest jedyny stablecoin, który ma akceptację KNF-u. Pamiętajcie, to jest jedyny stablecoin z akceptacją KNF-u PLN omega. Żebyście nie pomyśleli, że to są zwykłe złotówki. Ale oczywiście można wpłacać zwykłe złotówki przelewem bankowym na tą giełdę. Widzimy tu kilka kryptowalut, nie będę ich omawiał. Dlaczego Kanga? Nie tylko kryptowaluty, szybkie transakcje, rozbudowane mechanizmy dochodu pasywnego oraz eksperci do Twojej dyspozycji. Najpierw bezpieczeństwo i oto właśnie nasz stablecoin Omega jest zaakceptowany przez KNF. Kanga jest bliżej niż myślisz. Kanga ma bitomaty, kantory stacjonarne, o których też powiem później. Dochód pasywny z tokenem KNG, o czym też powiem później, i nasza strona się kończy. Przejdźmy sobie do pierwszego elementu tokena KNG, tokena przyszłości. Jest to oczywiście token giełdowy, a jak już pewnie wiecie, tokeny giełdowe dają naprawdę bardzo, bardzo duże zwroty z inwestycji. Oczywiście królem jest Binance Coin, czyli BNB. Na początku jego wypuszczenia można było go kupić. Nawet za 10 centów, a jego ATH wynosiło prawie 700 dolarów. To sami sobie możecie zobaczyć, jak wielki zysk można było mieć z coina BNB. Też mamy Kucoin token, to jest coin giełdy Kucoin. Na początku można go było kupić za niewiele ponad 50 centów, a swoje ATH miał na poziomie 20 dolarów. Następnie Bitmart token. Nie patrzcie na kolejność, kolejność jest całkowicie przypadkowa. Na początku można go było kupić za 6 centów, następnie bardzo, bardzo staniał i kosztował poniżej 1 centa, a jego ATH było całkiem niedawno i wynosiło 42 centy. Następnie mamy OKX, token giełdy. OKX oczywiście można go było kupić za poniżej 40 dolarów, a jego ATH wynosiło 254. Później możemy zobaczyć na MX token można go było kupić za 6 poniżej 6 centów, a jego ATH wynosiło 2.95. Następnie FTX token. Jego cena na początku była lekko poniżej dolara, czasami nawet poniżej dolara, a jego ATH było na wysokości prawie 80 dolarów, czyli to jest 80-krotny zwrot z inwestycji. Jak widzicie, trend na tokeny giełdowe wcale się nie skończył. Bo w tym roku właśnie mamy all-time high na niektórych tokenach giełdowych, dlatego ja się bardzo zainteresowałem tokenem KNG. Pomyślę, że może wystrzelić tak jak te tokeny. Wróćmy do omówienia tokena. Oficjalna część IEO, czyli Initial Exchange Offering. Na Kanze rozpoczęła się 11 listopada 2019 roku i bardzo żałuję, że mnie wtedy na tej giełdzie nie było. Wcześniej odbyło się kilka rund inwestycyjnych, podczas których zaproszeni inwestorzy mogli kupić KNG i udziały w spółce matce całego projektu. Na skutek tego obecnie na sprzedaż przeznaczonych jest tylko milion tokenów. Do 1 marca 2021 roku można było kupować KNG. A od 1 marca nastąpiło otwarcie rynku dla tego tokena, co oznacza, że do dziś można go swobodnie kupować i sprzedawać na giełdzie Kanga Exchange, Uniswap i SushiSwap. Nie sprawdzałem na Uniswapie i SushiSwapie, ale na Kanze od zeszłego tygodnia poniedziałku handel tokenem KNG został zablokowany i zostanie wznowiony w poniedziałek, w następny poniedziałek, czyli 27 września. A dlaczego został wstrzymany, też o tym Wam jeszcze powiem. I tak w dużym skrócie, czym jest token KNG? KNG to token użytkowy, wykorzystywany do rozliczeń operacji na giełdzie oczywiście KANZE. Są to nie tylko operacje na giełdzie, bo dostarczają na rynek szereg innych usług, m.in. usługi wymiany kryptowalut w kantorach stacjonarnych, platforma IEO do tokenizacji, bramki płatności, pożyczki pod zastaw kryptowalut, systemy billingowe ułatwiające przedsiębiorcom rozliczenia w kryptowalutach i inne. Wszystkie opłaty za skorzystanie z wymienionych usług pobierane są w tokenie KNG i jest to jedyny akceptowany przez Kanga środek płatniczy. Cechy samego tokena są dosyć proste. Nie musimy go oczywiście posiadać, żeby wejść na giełdę i coś tam kupować. Ponieważ byłoby to działaniem na szkodę tego całego projektu. A głównymi cechami KNG są niemalże nieograniczona płynność oraz automatyczna wymienialność. W momencie realizacji operacji na Kanga Exchange Opłata pobierana jest w walucie klienta, a następnie automatycznie wymieniana na KNG. I tak na przykład, gdy od użytkownika pobierana jest prowizja, prowizja w Bitcoinie, wówczas natychmiast na rynku KNG BTC pojawia się zlecenie skupujące KNG po cenie rynkowej za pobraną kwotę BTC. Tokeny KNG cechuje wiele innych właściwości, ich podaż jest ograniczona, są podzielne zgodne z protokołem RC20, czyli są stworzone na platformie Ethereum. W skrócie mówiąc, tokenów na giełdzie jest mało, cały czas będą skupowane przez giełdę, i też wiele z nich będzie zamrażanych, o czym powiem zaraz. Co jeszcze warto wspomnieć o tokenie, o tokenie KNG, to to, że wczoraj, czyli 23 września 2021 roku, mieli oni swoje IEO i sprzedali. Milion tokenów KNG za 2 miliony dolarów w mniej niż 5 minut. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Zresztą, jak wejdziecie na ich Twittera, to możecie zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, powiem Wam, że w poniedziałek, w zeszłym tygodniu, oni mieli jedynie 2000 obserwujących na Twitterze. Dzisiaj ta suma wynosi ponad 24000. Jak sobie poskrolujemy, to zobaczymy, że od 1 października będą listować token Tenset. Tutaj mamy Twitter o IEO. Tutaj następny. I partnerstwa. Tu partnerstwo z OIG. Partnerstwo z Chainride Capital. Partnerstwo z Synaps Network. Partnerstwo z Market Making Pro. Zobaczcie na daty. Wszystko jest praktycznie w tym tygodniu i w zeszłym tygodniu zawarte. Tu jest Liquidity Post, o czym będę mówił później. Najwięksi influencerzy na świecie opowiadają o Kandze. Kolejne partnerstwo z MetaHero. Jest bardzo dużo partners, naprawdę. Stenset oczywiście też mają partnerstwo. Zresztą to IEO, które odbyło się wczoraj, było przy współpracy z Stenset. Także po samym Twitterze możemy zobaczyć, że Kanga bardzo mocno się rozwija, że zawierają bardzo dużo partnerstw a to na pewno przełoży się na wzrost społeczności na tej giełdzie oraz płynności bo na to właśnie czekam. Przejdźmy do następnej dostępnej użyteczności Kangi. Jest to oczywiście kantor stacjonarny Bitomaty, bankomaty oraz kantory online. Taki kantor stacjonarny jest praktycznie anonimowy. Załóżmy że krok pierwszy czyli założenie konta na Kanga Exchange które nie wymaga KYC Masz już za sobą. Tu przypomnę, że w miejscu na opis pod tym filmem zostawię Wam link afiliacyjny do tej giełdy. Jeżeli spodobał Ci się ten film to załóż go z mojego linku. Masz już za sobą to założenie konta i zainstalowałeś już aplikację Kanga Wallet. Jeśli tak to jedyne co pozostaje to udać się do kantoru współpracującego z Kanga Exchange. A takich kantorów mają prawie 200 w całej Polsce. A możecie dostępność tych kantorów sprawdzić na kanga-kantor.pl. Tam należy ustalić z osobą, która stoi z drugiej strony lady, czy chcesz kupić, czy chcesz sprzedać kryptowalutę. Pracownik kantoru przedstawia wówczas informacje o kursie i prowizji. i Co ważne, zawsze można negocjować kurs sprzedaży oraz prowizję. Pamiętajcie o tym. A potem ten człowiek z drugiej strony lady prosi cię o podanie kodu, który zainicjuje transakcję. Kod można wygenerować albo z poziomu swojego konta na giełdzie, w przeglądarce, albo w aplikacji Kanga Wallet. Jest to nic innego jak taki blik tylko w kryptowalutach. No i nie, nie musimy mieć do tego konta w banku. Po podaniu kodu pracownik kantoru prosi o potwierdzenie warunków transakcji w systemie i transakcja zrealizowana. W przypadku kupna kryptowaluty, równowartość przekazanych operatorowi środków trafia na Twój portfel na Kandze. Natomiast w przypadku sprzedaży kryptowaluty. Wcześniej należy ten portfel zasilić środkami, np. Omega PLN, Bitcoin, ETH czy inne. A co jeśli nie chcesz zakładać konta na Kanga Exchange? O tym zaraz powiem, ale warto tu nadmienić, że konto na Kanga Exchange zazwyczaj bardzo się opłaca, ponieważ np. właściciele kont mogą przesyłać między sobą kryptowaluty podając tylko adres e-mail. Nie żaden adres portfela kryptowalutowego, tylko adres e-mail i uwaga, nie ma opłat za transakcje wewnętrzne. Jeżeli wysyłamy na e-mail, to nie płacimy żadnej prowizji. Przykładowo powiem wam, że giełda Bitbay, niby dużo bardziej rozwinięta od giełdy Kanga Exchange, ale tam na przykład nawet nie można robić transakcji między wewnętrznymi portfelami. Czyli jeżeli ja mam konto na Bitbayu i ty masz konto na Bitbayu, to ja tobie nie mogę wysłać żadnych środków. Ale wróćmy do tego, co jeżeli dalej nie chcesz zakładać tego konta. To wtedy mamy coś takiego jak BON. Umożliwia to strona bon.kantorkanga.pl, na której można wygenerować i zasilić środki na adresie tymczasowego portfela. W trakcie operacji tworzone są unikalne adresy, identyfikator BONu i PIN. Należy o nich pamiętać, ponieważ są to klucze. Tylko w oparciu o te dane będzie można wymienić bon na gotówkę. Jak to zrobić? Wystarczy udać się do kantoru Kanga i przekazać identyfikator bonu pracownikowi kantoru. Na jego prośbę należy podać mu także kod PIN. O tym musicie pamiętać, że tutaj PIN trzeba podać w kantorze. A potem nic innego, jak tylko odbieracie gotówkę. Mamy tu również giełda, oczywiście, tak jak mówiłem, bankomaty, bitomaty oraz kantory online, słopy. O czym właśnie teraz Wam opowiem. Swap, czyli szybka wymiana kryptowalut. Tu w sumie nie ma za bardzo o czym opowiadać, bo wystarczy wejść na stronę Kanga Exchange, kantor online i wybieramy co na co chcemy zamienić. Przykładowo chcemy 10 tysięcy zł zamienić na bitcoina. Klikamy przelić, dostaniemy tyle bitcoina. Patrzymy, czy kurs dla nas jest atrakcyjny. Damy kup online. Tu również musimy zaznaczyć checkboxa. Klikamy kupuje. I trzeba się wtedy zalogować na swoje konto na giełdzie Kanga Exchange. Bardzo wygodny sposób na szybkie kupno kryptowalut. Także o słopie nie ma co bardziej opowiadać, a teraz sprawdźmy, jakie Kanga daje nam możliwości, jeżeli chodzi o dochód pasywny. W bardzo dużym skrócie, dochód pasywny na Kanze mamy za pomocą POS, czyli Proof of Stake. stekujemy tokeny KNG. Nie musimy wybierać czasu na jak długo zamrażamy, nie musimy zamrażać na rok czy na pół roku. Możemy w każdej chwili zlecić polecenie wypłaty tokenów KNG, a dochód pasywny spływa nam na konto codziennie. Ale skąd te pieniądze, które spływają jako dochód pasywny? To się dzieje za pomocą konwersji na KNG. Kanga Exchange stworzyła automatyczny konwerter, który pobiera prowizję za daną usługę w optymalnej dla ciebie kryptowalucie. Kupujesz np. Bitcoina na giełdzie. Giełda pobrała prowizję od ciebie w Omega PLN, a od sprzedającego w Bitcoinie. Prowizja ta z kolei została automatycznie zamieniona na rynkach w parze KNG do Omega PLN oraz KNG do Bitcoina. Konwersja działa podobnie przy każdej usudze. Na przykład przy zakupie kryptowalut w kantorach stacjonarnych, w sposób natychmiastowy złotówki zamieniane są na kryptozłotówki i automatycznie pobierana prowizja zamieszczana jest w postaci zlecenia na rynku KNG do Omega PLN. Także im więcej transakcji będzie na giełdzie, tym więcej będziemy mieli z tego prowizji. A skąd mamy pewność, że jest zachowana płynność tokena KNG? Już Wam tłumaczę. Jedną z nich jest inwestycja w token KNG. Wartość tokena giełdowego oparta jest o prawo popytu i podaży zdeterminowanych płynnością. Wcześniej mówiłem o, o użyteczności i konwersji tokenu KNG, co jest mechanizmem automatycznego popytu. Oznacza to, że skupującymi token KNG są nie tylko ludzie, ale i sama giełda, która poprzez automatyczny konwerter skupia KNG z trzech różnych rynków i par walutowych, czyli KNG do Omega PLN, KNG do Bitcoina oraz KNG do ETH. Wyemitowana ilość to 21 milionów KNG. Jest to token RC20, tak jak już mówiłem. A więcej jego parametrów oczywiście możecie zobaczyć na Etherskanie. Poza limitem ilości KNG zespół również zablokował uwolnienie wszystkich tokenów w krótkim czasie, rozkładając ten proces na kilka lat. Zatem, zgodnie z prawem ekonomii, wzrost wartości tokena jest wymuszony poprzez ograniczoną podaż. To jednak nie wszystko. Poprzez specjalny mechanizm POS, czyli proof of stake, system giełdowy przydziela codzienne nagrody użytkownikom przechowującym KNG na POS. Wypłacane profity to proporcjonalny podział części zysku wynikającego z obrotu pomiędzy wszystkich użytkowników POS KNG. Jest to zachęta i nagroda dla inwestorów za ograniczenie podaży, co przekłada się w sposób bezpośredni na wzrost wartości tokena KNG. W tym momencie te dywidendy, te nagrody kształtują się w okolicach 18% zysków w skali roku. Zespół utrzymuje, że wszystkie przyszłe usługi będą rozliczane w KNG, co napawa optymizmem związanym z inwestycją w ten token giełdowy, i ja w ten token na pewno będę chciał zainwestować. W poniedziałek, 27 września, będzie z powrotem otwarty rynek dla tokena KNG do w parze bodajże tam jest do Bitcoina, Omega PLN oraz do ETH, i od razu wlatuje tam i pakuje torbę tokenem KNG. Jeżeli również widzisz w tym potencjał i będziesz chciał go zakupić, to załóż konto już. Możesz to zrobić za pomocą linku afiliacyjnego, który zostawiłem w miejscu, w miejscu na opis. I pamiętaj, że nie musisz przechodzić KYC. Co warto dodać, dodatkowym mechanizmem zwiększającym płynność jest wylistowanie na giełdach zdecentralizowanych, takich jak Uniswap oraz SushiSwap. Wraz z rozwojem użyteczności sieci kryptowalut wzrastają oczywiście opłaty sieciowe, co jest dużym utrudnieniem dla małych giełd. Kanga Exchange również tutaj znajduje rozwiązanie, adaptując sieć Polygon, czyli Matic kiedyś, w celu zmniejszenia opłat dla użytkowników. To również wpływa na płynność KNG i utwierdza w przekonaniu, że twórcy nie zatrzymują się w rozwoju. Ta giełda bardzo mocno zaczęła się rozwijać w ostatnim czasie i nie widzę tutaj horyzontu, żeby mieli się zatrzymać w tym rozwoju. Jak wejdziecie na ich YouTube'a, to możecie zobaczyć, że nagrywają też fajne wywiady, bardzo fajnie opowiadają o rozwoju projektu i o samym tokenie KMG. Także nie ma na co czekać, trzeba kupować. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli chcielibyście, żebym zrobił z prezesem giełdy Kanga Exchange wywiad, ze Sławkiem Zawadzkim, to, to powiedzcie w komentarzu, że jesteście chętni. Ja zrobię taki wywiad dla Was z wielką przyjemnością. A teraz, jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!